Człowiek nie może żyć bez rodziny, wiemy o tym doskonale. I rodzina rozwija człowieka na wszystkich możliwych poziomach. Dla nas chrześcijan rodzina jest obrazem Trójcy Przenajświętszej, czyli obrazem miłości Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest wspólnotą, która jest podstawą funkcjonowania społeczeństw, ale także przede wszystkim Kościoła. Spotykamy się dziś w tę piękną czerwcową niedzielę w Starym Sączu przy ołtarzu papieskim po to, aby z całą tarnowską diecezją dziękować za dar, jakim jest rodzina. Każde świętowanie podkreśla rolę jakiejś rzeczywistości, że jest dla nas ważna. Jeżeli świętujemy, to znaczy, że coś zauważamy, że jest ważne i budując się rodzinę chrześcijańską, musimy zauważyć. Najpierw, że jest w rodzinie chrześcijańskiej Pan Bóg, że jest wiara, więc to jest powód do świętowania, do radości, ale też i do wdzięczności. Więc tu gromadzą się rodziny właśnie co rok, by podziękować Bogu, by prosić o łaski, by się spotkać, by po prostu świętować, czyli by pokazać, że to, co czynią na co dzień, budują rodzinę chrześcijańską, jest ważne i niech to będzie świadectwem dla innych. Co oznacza słowo rodzina? Rodzina? Żona, dzieci, wspólny dom przede wszystkim. No co jest ważne, to żebyśmy zawsze się dogadywali, byli zdrowi, żeby swoje problemy zawsze rozwiązywać, rozmawiać dużo i wspierać się nawzajem. Wspólnota, jedność, też taka radość z bycia razem, też może ubogacanie się takie wzajemne przez to, co gdzieś tam w nas słabe, przez budowanie tej właśnie siły w sobie nawzajem. No i co? I taka chyba podstawowa jednostka naszego społeczeństwa, która rzeczywiście wnosi bardzo wiele. I tą miłość, tą radość, tą jedność. Dzieci mają wsparcie we mnie i w mężu i ja mam w nim, on we mnie. No i to jest dla nas podstawowa wartość, jaką kultywujemy. Pragnąłbym, żeby wciąż odkrywali piękno życia członkowie rodzin we wspólnocie, w budowaniu relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem, aby w tym cywilizacyjnym natłoku, gdzie gubi się godność człowieka, jego wyjątkowość, właśnie w rodzinie mieli taką enklawę pokoju, miłości, poczucia bezpieczeństwa i żeby wspólnie troszczyli się o budowanie więzi rodzinnych. Wszyscy, od najmniejszych dzieci do najstarszych osób w rodzinie.